Witam. Chciałem porozmawiać na temat, jakie wrażenie po naszych spotkaniach zbiorowych, które organizujesz tutaj w Londynie, no bo tak już mamy kilka spotkań za sobą, w Posku, w innych miejscach, które organizowaliśmy. Na pewno to jest ciekawe tutaj dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Tak, oczywiście. Od kilku miesięcy organizuję, więc te, co były już spotkania, może o tych powiem, które były, organizowałam, które było bardzo duże zainteresowanie i bardzo dużo ludzi przychodziło, nie tylko nawet na indywidualne swoją stronę, ale jednak zaciekawienie, co to jest hipnoza, hipnoterapia. Ludzie, którzy się niektórzy spotkali pierwszy raz. Dużo było też ludzi, którzy już znali to. Były na kursach Duma, wiedzą, o co chodzi, ale mimo wszystko chcą pogłębiać swoją wiedzę i też zaciekawienie, ponieważ każde spotkanie, które robiłeś, było bardzo ciekawe, było inne. Na każdym razem wychodziło coś innego. Poza tym na tych wszystkich spotkaniach można było tylko, nie tylko dowiedzieć się dużo, poza tym tylko, ale też równie można było pomóc sobie. Jeżeli ktoś był otwarty, mógł sobie poradzić nawet na tym spotkaniu już, czyli nie musiał mieć indywidualne spotkanie. Pokaz i pomoc, jaką dajesz, bardzo dużo wpływa na ludzi. Tylko że uważam, że tak jak zawsze powtarzam, kiedy uczeń gotowy, nauczyciel się znajdzie, każdy musi być na to gotowy. Dużo osób po prostu woli narzekać, męczyć się latami, a sobie nie pomóc. Więc to jest też inne, więc nie można od kogoś wymagać na siłę, żeby pomóc. Nikomu na siłę nie można pomóc. Od tego zacznijmy. Każdy musi być gotowy na to pomóc i chcieć tej pomocy. Więc przez to, że pokazujesz to, co pokazujesz, co jest w stanie zrobić hipnoza, hipnoterapia, ludzie się przekonują, ponieważ nie zawsze docierają czy książki, nie tylko, że internet nawet, to trzeba zgooglować, żeby dojść do tego. Oczywiście wszystko jest na internecie, na twojej stronie, ale jeszcze może też zainteresowanie musi wyjść. Czasem niektórzy ludzie do mnie przychodzą i się pytają na przykład, a czego ja wcześniej o tym nie wiedziałam. Oczywiście uważam, że jak ktoś chce znaleźć, to znajdzie tego, co szuka. Jeżeli ktoś sobie pomóc chce, to na pewno dostanie tą pomoc. Więc nie zawsze jest do końca tak, że to czyjaś wina, chyba że ktoś całe życie chce kogoś winić. To nie ja, to on, to oni. A w rzeczywistości to ona. A w rzeczywistości to my. No jasne, przyciągamy to, co chcemy do siebie. Właśnie. Działam na zasadzie przyciągania, odpychania. Najczęściej też przyciągamy tego, czego się boimy. No więc, boimy się, że będziemy się bać, tak? Tak. No właśnie. Poza tym te jeszcze co spotkania, co robią, nie tylko możliwości pokazują, ale i nie zapoznają, ale też i nie tylko uzdrawiają, ale również można mieć super zabawę. No tak, zabawa to nie jest. To nie jest tylko jako wykład, czysty wykład, ale też można się dobrze bawić, dobry czas mieć. Pamiętasz, jak zrobiliśmy ten w lipcu, czy w sierpniu był zbiorowy seans, gdzie było tak, no oczywiście robimy wykład, później pokazujemy, jak wygląda hipnoza od strony estradowej, bo to taki mój jakby powiedzieć planowy ten wkład jest i no później robimy zbiorowy uzdrawiający, a w sierpniu mieliśmy z tym Jackiem z Wrocławia Stążka tak. Na temat chodzenia po szkle. Tak. Ale rewelacja była. Rewelacja. Oczywiście chciał jeszcze nożami rzucać, ale w Londynie nie można noża mieć przy sobie. Nie, to takie były więc zabawy. Tak, ale ja mówię, co jest możliwe w hipnozie i jak to jest możliwe, że wszystko, co właściwie, co się dzieje, to wszystko tylko w naszym umyśle. I szczerze mówiąc, wszystko możemy zmienić. Możemy sobie powiedzieć, że jeżeli ogień, to nie musi parzyć. A szkło nie musi kłuć.
Jeżeli na przykład możemy sobie wmówić wszystko, co chcemy, więc ja mówię, że całe życie człowiek mówi, że 2 plus 2 jest 4, no to w to wierzy, ale jeżeli powie, że całe życie sobie wmawia, że 2 plus 2 jest 5, to też w to wierzy. To co, jak uwierzy w to, że szkło nie kłuje albo nie kaleczy, to nie kaleczy. To się nie skaleczy. Albo chodzenie po ogniu na przykład, no właśnie, pożar ognia. Tak? Właśnie, czyli ja mówię, a z tym nożem takim pyk. Właśnie mówię, to nie jest żadne cuda, tylko po prostu... Łamanie praw fizyki. I nie tylko, ale też łamanie praw fizyki. No fizyka właściwie to jest też bardzo ważna, tak jak fizyka kwantowa, no czy tak, cokolwiek, to jest ważne. Tylko, że całą moc, którą mamy, mamy w sobie. Tylko kwestia jeszcze jej wykorzystania. Czasem wmawiamy sobie pewne rzeczy, nie możemy, czy cokolwiek, ale to wszystko możemy, tylko nie chcemy. No właśnie, człowiek nie jest przygotowany zawsze na zmiany w życiu, bo lepiej przyzwyczajamy się do tego, co mamy, tak? Bo to jest znane, bo to jest... No oczywiście, żeby nie wojny, rewolucje, to by nic się w życiu nie zmieniło. A co my rewolucję robimy tą hipnoterapią? Częściowo to... tak. To jest jednak szok dla organizmu. Bo inaczej, gdyby tego szoku nie było, to sorry, by nic się nie zadziało. Uważam, że tak samo jak coś zabieramy, musimy coś włożyć w to. Tylko, że czasem ludzie nie pozwalają sobie odebrać tego, co całe życie znali. Boją się nowości. Oj, boją się nowości. No właśnie. I tu jest ten problem. Ludzie tkwią w tym starym, bo uważają, że nowe może, well, lepiej wiedzieć w tym, co jest stare. Wiadomo, co na co się można spodziewać. Tym, jak taki zrobiłem moment uwolnienia egzorcyzmu, robiło to wrażenie na ludziach? Oczywiście. To znaczy, jeżeli, no oczywiście dla nas to są tylko biedne duszyckie energie, które musimy doprowadzić do światła. Dla ludzi to, tak jak przedstawiane są filmy, przerażające. Tak jak przedstawiają to księża, to jest coś takiego, co ludzi nie spotyka się na co. Tak, a to jest po prostu bardzo zwyczajne. Tylko ja mówię, kolej naszego przejścia na drugą stronę. Jedni przychodzą, bo wierzą, drudzy nie przychodzą. Tak. I zostają gdzie? Na granicy. Celnik nie puszcza. Tylko jeszcze jedno. Zawsze się boimy tego, co nie znamy. No tak, boimy się. A jedna rzecz podstawowa w życiu. W życiu nie powinno się niczego bać. Chyba, że jesteśmy słabi. A jeżeli jesteśmy słabi, to powinniśmy się leczyć i sobie wzmocnić swoją słabość. Czyli każdy człowiek może dojść do jakiejś świadomości wyższej, ale to tylko praca nad samym sobą. My możemy pomóc pokazać drogę. Tak jak ty pokazujesz pewne rzeczy, możesz pokazać drogę, ale mimo wszystko decyzje do nas należą. Nikt na siłę nic nam nie zrobi. Tylko zastanawiam się, dlaczego ludzie, no znaczy wiem dlaczego, bo takie mity są, nawet no ja wiem, wiedzę, myślę, że to nie wiedza raczej, bo i lekarze, i psycholodzy straszą hipnozę. Jak pójdzie, przychodzi do mnie pacjent i mówi, że on w tajemnicy idzie przed lekarzem, psychiatrą, że jak pójdzie na hipnozę, on nie będzie go dalej leczył. No to... bo on mówi, że na hipnozę, gdyby może mówił na hipnoterapię. Nie, nie. Uważam, że tak jak powiedziałam, pewne rzeczy się boimy, bo nie znamy. I to jest tylko to. Jeżeli medycyna, czy tak jak mówiłam, 2 plus 2 może być 5, ale może być i 4, całe życie się tego czynimy. Lekarze się uczą medycyny, ale zapominają o duszy, zapominają podświadomości. Nie zapominają, nikt ich nie uczy. Nikt nie uczy, o to chodzi. To jest dla nich nieznane. Nie można oczekiwać. Ja mam koleżanki. Oni muszą się słusznie zajmować swoją sprawą. Dobrze, moje koleżanki, koledzy są lekarzami. Oczywiście większość z nich już zmienia trochę zdanie na ten temat, ponieważ coraz więcej o tym mówi się. Kiedyś to było tabu, kiedyś to były czary, mary i tak dalej. W tym momencie ludzie mają większą, wyższą świadomość. Wiedzę, ma większą i większą wiedzę. Więc lekarze, bynajmniej mam tych kolegów, którzy ostatnio rozmawiałam, który też uważał kiedyś tylko jest ciało, rośnie zaszyć, trzeba tabletkę, trzeba coś, bo to znamy. Ale coś co nowego. Ale mimo wszystko coraz więcej, nawet ostatnio w internecie oglądałam, że przede wszystkim jest hipnoza, która jest wspaniałą rzeczą, która może uleczyć i coraz więcej akceptuje lekarzy, że jednak to jest potrzebne to do pewnych zdrowia. Wspomaga. To jest jedna. Po pierwsze, to nie działa ani fizycznie, ani mentalnie, żeby ktoś robił, a nie ma rzeczy ubocznych przede wszystkim. Nie ma jedynie ubocznych, co może, relaks po co może zrobić, to tylko zrelaksować, odprężyć i naprawić rzeczy, które są głęboko w człowieku duszy. Więc ja uważam, że
nic złego tu kompletnie nie może zrobić. Kompletnie. To jest tak samo, jakbyśmy mieli powiedzieli, że przytulenie drugiego człowieka swoją, dając miłość komuś, możesz zranić tym. No chyba, że człowiek nie jest gotowy na miłość. No to można ranić w tym momencie. Ale ciekawe rzeczy, bo przychodzą do mnie i chcą być zahipnotyzowani. Tłumaczę, że zhipnotyzowanie nie jest terapią, bo może być, no, pomóc tylko hipnotyzowanie, żeby on wszedł w taki stan relaksu, odprężenia i pozostał w tym stanie, ale jest hipnoza jest tylko metodą wprowadzenia w taki stan między jawą i snem po to, żeby przeprowadzić seans, czyli hipnoterapię, czysto metodą psychologiczną, czyli psychoanalizę trzeba by było zrobić, regresję wieku, gdzie my mamy dostęp do podświadomości, wyobraźni człowieka. Często myślimy o tym, czy takie są stereotypy, że hipnoza jest utratą świadomości. Mam często pytanie, ja nie byłem w hipnozie, bo ja Pana słyszałem. No mówię, no Boże, no tak, ale to jest stan między jawą i snem, słyszy, no osoba, no. A dlaczego te osoby, które hipnotyzuje Pan tam gdzieś i one Pana nie słyszą, a skąd Pan wie porozmawiać, czy one słyszą, czy nie słyszą, słyszą, bo on nawet by nie wstał, nie ruszył się, by nie spał. Usłyszał poleceń. Ale ja bardzo rzadko widzę, no chyba, że bardzo znużone osoby są w autobusie czy pociągu, kiedy siedzą, one drzemią, one są w takim stanie transu. Na sypiąco nie śpi się, na leżąco. Może inaczej, też ludzie nawet nie są świadomi, że sami się hipnotyzują. Na przykład jest takie coś, co każdy człowiek ma w momencie, na przykład moment zastanowienia, moment zrelaksowania, to jest część hipnozy. Nawet zamykamy oczy ze zmęczenia przez moment i po prostu odpływamy. Odrywamy się od świata zewnętrznego, wyciszenie się, czyli wszelkie, byśmy nazwali, że jesteśmy, co, tylko że po prostu to nie ma nazwy. Wszystko robimy to, tylko po prostu nie daje się imię do tego. Moment zastanowić się, że jest piękna pogoda, wyłączenie się od świata zewnętrznego, kwiat powąchanie, to jest wyłączenie się też od świata zewnętrznego. Czyli te momenty, gdybyśmy się nie resetowali sami, byśmy nie w stanie byli istnieć w ogóle na tym świecie. I ludzie sobie nie zdają nawet z tego sprawy, a że oni to nie, tylko nazwamy, że to jest relaks, ale to jest częściowo hipnoterapia, którą sami sobie jednak, sami to stosujemy, o czym nie jesteśmy świadomi. A na przykład telewizja hipnotyzuje przecież. No oczywiście, tylko że jeszcze koduje źle, o tym koduje nie mówimy. Źle. No to znaczy przedstawia nam takie porcje emocji związanych z tragediami, z różnymi morderstwami. Tylko teraz jest jaki problem, znowu, gdy coś zakodujemy, czyli z brzydkie obrazy, złe wrażenia innych osób, płacz, ból, to w nas zostaje. To jest tak, jakbyśmy jedli coś, co w żołądku jest, tylko to fizycznie, a to jest mentalnie. Czyli jest, a dla nas, jako dla Ciebie, jest rola, żeby to potem usuwać i oczyszczać ten bałagan, żeby nie wpływał na życie codzienne. I właśnie mówię, to jest, no żołądek można wypłukać, no a co zresztą ciała? To, co włożymy? No to włożymy w naszej podświadomości. Wszystko, jak gąbka wchłania. Dokładnie. Wszystko. I w tego, dlatego jeszcze jedna dobra rada. Bądźmy szczęśliwi. Mówimy piękne słowa. Nie krzywdźmy jeden drugiego. Przede wszystkim. No i słuchajmy drugiego człowieka. No ale przez słowa wyrażamy swoje myśli, uczucia. No ale słowa stają się, materializują się również. Tak jak mówi ksiądz Kościele częściowo. Tak. A słowo ciałem się stało. Właśnie. A więc my leczymy słowem tutaj, niczym innym. Ani magią, ani czarami. To nic nie jest. Słowem można i czarować, prawda? Mówimy o czymś jak dziecko, które nie chce zasnąć, chce zasnąć, tylko nie może zasnąć, bo dużo strachu jest w nim i tak dalej. Boi się ciemności, a samotności przede wszystkim. Mama siada i mówi do niego, mówi bajkę. No jak ta bajka będzie przekazana w formie tego, że wilk zjadł czerwonego kapturka i taka krew się lała i dziecko się kurczy, boi się tego strachu, żeby nie być zjedzonym i ze strachu co? Zasypia. A nie stanu rozluźnienia, ale napięcia. Zasypiamy i rozluźnieni, i spięci ze strachu. Czyli następuje, ja uważam tutaj, no nie przesadzę, ale katalepsja następuje w tym czasie. Oczywiście. Jak w hipnozie. Jak w hipnozie. Dziecko zasypia. Tylko właśnie o czym jeszcze jedna rzecz, która jest, właśnie to jest, ja mówię tylko jako do grona jakichś Polaków,
od pokoleń byliśmy zastraszani. Jesteśmy nadal zastraszani, tylko przez government, przez instytucje, czyli karzemy się, a to jest bardzo złe. Nigdy w życiu nie powinniśmy się karać. Jesteśmy na tym świecie, żeby po prostu żyć, cieszyć się życiem, kochać, i życie jest piękne. Tylko, że mamy... Tylko, że mamy wkodowanie złe od dzieciństwa. Nie zrobisz to, to będziesz miał kuku, tak? Nie zrobisz tego, to będzie źle. Właśnie mówię, dużo mamy pokodowanych i to jest od dzieciństwa, ale to nie zdajemy sobie sprawy nawet, jakie duże kodowanie. Jak na przykład, nie bierz mnie kochał, to się zabije, tak? To jest kodowanie. To jest kodowanie. Ale to dziwne, bo ludzie o świadomym umyśle powinni wiedzieć, że to nie chodzi. Będę pił wódkę i będę w narkotyki ćpał, jak nie będziesz tak. No dobrze, ale drugi człowiek, jeżeli jest mądry, to by w takie rzeczy nie wierzył. No tak. Ale nie jeden nie uwierzył, ale jednak zapowiedzi morderców, tych samobójców urzeczywistniały. Dobrze, rozumiem, w porządku. Ale czy my jesteśmy odpowiedzialni za cały świat? A później taka osoba ma na przykład na sumie, mówi, Boże, ale mogłem pomóc jemu i zrobiłem nie tego. No dobrze. I przeze mnie ten człowiek popełnił samobójstwo, bo miałem takie przypadki, gdzie rodzice przychodzą, bo dzieci popełniły samobójstwa, szczególnie narkotyki, przedawkowanie. Chwileczkę, różnego rodzaju. Ale przepraszam, to na czym nasza rola polega? Odpowiedzialna za każdą jedną osobę? Nie, ja też nie mogę odpowiedzialny być za pacjenta, który przychodzi do mnie i pije alkohol, i ja będę odpowiedzialny, że on wyjdzie i znowu będzie pił alkohol i powie ktoś do mnie, pani był u pana i znowu wypił i popełnił samobójstwo, tak? On może po wyjściu z gabinetu to zrobić, prawda? Wejść pod samochód i zabić się zaraz po tym. No tak, ale to jest akurat karma tego człowieka. Karma, jego wybór. To jego jest tak, wybór. Jaki twój los, jakie twoje myśli, twój los. Dokładnie. Jaki twój los? Tak, tylko że ja uważam, że pewne osoby, jeżeli takie coś jest, to nie trzeba leczyć tego pacjenta, tylko tej osoby, że pozwala na karmienie się emocjonalne. I tu jest ten problem, moim zdaniem, głębiej, nie tylko w jednej osobie, ale w dwóch. Tu wejdę w słowo, bo powiedziałaś o emocjach, strachu, lęku, zagrożeniu, tak. A przecież ten świat od wieków, od tysięcy lat jest pobudowany na trzech filarach. Strach, lęk, czyli wojny, tragedie, zagrożenia, bo musi być ten filar istnieć. Drugi filar, finanse, czyli pieniądz, banki, a trzeci filar, rozmnażanie. Co ktoś powiedział, bo już nie powiem, że trzy rządzą co światem, pieniądz, prawda, i te trzy filary będą istniały, jeszcze będą istniały. Dobrze. Tylko, że jak ludzie sobie nie uświadomią, że istnieją w tych trzech filarach strachu, lęku, zagrożenia wojen, banków, które przejmują władzę nad całym społeczeństwem, bo pieniądz rządzi światem, no i rozmnażanie, czyli przetrwanie, instynkt samozachowawczy, przetrwania. A mogę coś powiedzieć, coś takiego, że przed chwilą sam powiedziałeś, z czego się boimy, tego lekamy. Trzy wymieniłe rzeczy, których się boimy. Ale to... I ulegamy. No więc w tym momencie, jeżeli się pozbędziemy tych trzech lęków, okej? Trzech, bo to jest lęk, który wytwarza to. Czyli sami nawołujemy sobie te trzy lęki. A jeżeli byśmy się pozbyli i na przykład uwierzyli w coś takiego, że wiadomo, że trzeba się uziemić, wiadomo, że trzeba rachunki płacić, rozumie to. A czy coś takiego, jeżeli na poziomie serca największą energię nam daje, to jest miłość. Jeżeli byśmy przenieśli to wszystko na inny poziom, niematerialny, nie taki, co wymienić strachu i nie taki na rozmnażanie, czyli uważasz, że świat byłby piękniejszy? No i my chyba dążymy do tego, żeby ludziom przekazać, żeby ludzie nie więcej wchodzili w swoją wyobraźnię, podświadomość, w swoje wnętrze i szukali wsparcia w sobie samym i poczucia swojej wartości, pewności siebie, tak jak mój program polega na kodowaniu, programowaniu poczucia swojej wartości, odwagi, zadowolenia.